Uwaga, w dniu dzisiejszym obowiązuje komunikacja zastępcza. Autobus odjeżdża z podwórca PKP o godzinie 11:21. Pani Ewa nie jest dziś pierwszą osobą, która odeszła z kwitkiem ze stacji PKP. Od rana pociągi nie kursują, co dla podróżnych jest niemałym utrudnieniem. To jest dla mnie pewne utrudnienie. Będę musiała teraz godzinę poczekać na inny transport. No to jest takie, powiedzmy, że niezbyt wygodne. Utrudnienia spowodowane są przez utrzymujące się nadal niekorzystne warunki pogodowe. Na trasie pomiędzy Skarżyskiem Kamienną a Ostrowcem Świętokrzyskim doszło do awarii uniemożliwiającej wykonywanie połączeń. Wczoraj przed północą prawdopodobnie pod ciężarem lodu nastąpiło załamanie dwóch konstrukcji sieci trakcyjnej. Są to tak zwane półbramki na szlaku Starachowice-Kunów, tuż przed wjazdem na stację Starachowice. W związku z tym natychmiast służby kolejowe zabezpieczyły teren. Ponadto dla zapewnienia przejazdu pasażerów wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Świętokrzyski Zakład Przewozów Regionalnych tę komunikację zorganizował na odcinku Ostrowiec Świętokrzyski Skarżysko Kamienna. Tą trasą kursuje 7 par pociągów. Komunikacja zastępcza jest w relacji Skarżysko-Ostrowiec-Świętokrzyski. Na tej trasie kursują także 2 pociągi dalekobieżne PKP Intercity i one zostały skierowane drogą okrężną przez Chmielnik do Skarżyska Kamiennej. Pierwszy z tych pociągów w relacji Skarżysko-Przemyśl już przejechał, drugi będzie jechał około godziny 23. Oczywiście już na miejscu są służby techniczne. One podjęły działania bez względu na warunki atmosferyczne, które nie są lekkie, i spółka, która będzie wykonywała te prace, będzie robiła wszystko, żeby w sobotę przygotować te uszkodzone sporniki do normalnej eksploatacji. Czyli normalna komunikacja mogłaby wrócić dopiero najwcześniej w sobotę? Tutaj trzeba brać pod uwagę także warunki atmosferyczne, że w sobotę wieczorem byłyby zakończone prace, więc jeżeli te prace będą zakończone, na pewno z wykorzystaniem informatorów przewoźnika będziemy te dane przekazywać do podróżnych. Szczegółowe informacje na temat stanu połączeń kolejowych spółka Przewozy Regionalne zobowiązała się podawać na bieżąco. Osoby zainteresowane mogą korzystać z oferowanych przez przewoźnika rozwiązań. Zachęcamy podróżnych też, aby śledzili informacje na naszej stronie internetowej, którą na bieżąco aktualizujemy. Informacje o utrudnieniach w ruchu pociągów nie tylko na tym odcinku, ale w całej Polsce. Również prosimy o wyrozumiałość i za utrudnienia przepraszamy. Zachęcamy również do tego, aby rejestrować się do naszego systemu informacji pasażerskiej i SMS, dzięki któremu można w bardzo łatwy sposób otrzymywać na bieżąco informacje o utrudnieniach na wybranej linii. Niekorzystne warunki pogodowe stanowią dodatkowe utrudnienie w usuwaniu awarii. Podnoszą też ryzyko powstania kolejnych utrudnień.